Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, tutaj tym psem obok się nie przejmujcie, bo ona od 15 minut szuka mojego balsamu do ust. Tego. Uwielbia wszelkiego rodzaju słoiczki, buteleczki, okrągłe opakowania od moich szminek i balsamów i takich innych rzeczy i po prostu szaleje. Ja zaczynam ten filmik chyba po raz piąty, bo ona szczeka, drapie mnie, gryzie mnie, wścieka się, tak jak za wszelkie tego typu odgłosy od razu serdecznie przepraszam. Słuchajcie, no tak, kolekcja lakierów, tak jak obiecałam. Ja je trzymam w takiej szufladzie. No i dobra, zaczynam od razu. Pierwszy lakier, jeden z moich ulubionych, to jest ten miętowy lakier z Essie. I teraz nie wiem, chciałam odejść. Czy ja mam Wam pokazywać nazwy, ale to będzie się wyostrzać po prostu wieki. Czy ja mam Wam napisać na dole? Boję się, że jak będę mówić, to no każdy mówi inaczej, każdy wypowiada inaczej, każdy ma... Przestań! Inny akcent. I to może być pomieszanie z spontanem. Ja Was przepraszam, przestaniesz? Nie dam Ci ani lakierów, ci nie dam ani tego balsamu. Także tak. To jest Mint Candy Apple. Jezus, no nie wiem, co ja mam zrobić. Ja może Wam na dole po prostu napiszę. Będę mówić, a oprócz tego napiszę Wam na dole. Także tak, to był pierwszy lakier. Drugi bardzo podobny lakier, ale to tylko... Znaczy, on jest podobny, ale jednak się różni, nie wolno. To jest lakier z RMK. I on ma taki biały... biały połysk w sobie, taką białą perłę. I one mimo wszystko, jakbym pomalowała paznokcie, to one się różnią od siebie. I ten to jest kolor 05 White Blue. Ja ten lakier kupiłam na eBayu po którymś filmiku Lisy Eldridge. Ona miała ten przepiękny kolor, właśnie to był ten kolor. I on był dosyć drogi. Powiem Wam, że to... ja staram się nie wydawać za dużo na lakiery, bo sparzyłam się po... Odejdź. Patrzcie, słuchajcie, no patrzcie. Kto jest taki niedobry tutaj? Jeszcze ziewasz bezczelnie. No słuchajcie, no po prostu masakra, nie wiem, po kim ona to ma. Tak, na eBayu po jej filmiku i to chyba już Wam mówiłam. Aha, no tak, i ja się zraziłam po lakierze Chanel, który był no, drogim lakierem jak na lakier. I on mi po kilku godzinach opryskuje, także staram się nie, ale ten kolor mnie na tyle zauroczył, że skusiłam się i w sumie nie żałuję, ale no on kosztował 12,99, wydaje mi się, że to jest naprawdę dużo jak na lakier, bo do paznokci, także tak. Następny lakier to jest lakier z H&M-u. I to jest taka zieleń połyskująca, perłowa, tak on wygląda, tak wygląda z przodu i to jest No Mambo Jumbo. Następny lakier też z H&M-u i to jest taki kremowy lakier, to jest taki po prostu niebieski lakier. I to jest Blue My Mind. Aha, my mam Wam nie pokazywać, no tak. Słuchajcie, tutaj chodzi, zagląda, przestań! Ja Was naprawdę przepraszam, wiem, że to jest wkurzające, jak ja do Was mówię, a za chwilę zajmie się nią, ale po prostu naprawdę inaczej nie mogę nagrać tego filmiku. No, przepraszam. Następny zielony lakier to jest Collection 2000 i to jest taki groszkowy kolor i on też ma taki w sobie lekki połysk. I to jest numer 31. Tak on wygląda. Kolejny lakier z New York Color NYC i to jest taki... Taki brązowy lakier, przestań, taki brązowy lakier i on ma połysk w sobie złoty i opalizuje na złoto, troszkę na różowo. Ja nawet nie wiem, czy miałam może z dwa razy wymalowany tym lakierem paznokcie i to jest numer 121. Kolejny lakier, też NYC i to jest 116 i to jest taka czerwień, też opalizująca na... Nie, ona nie opalizuje, ona po prostu tak błyszczy. O, tak wygląda ten kolor, tak jak tutaj. Także tak, to jest 116. Kolejny lakier z... To jest lakier z Elfa, taka biała perła. I to jest... Nie mam tutaj numeru. To jest właśnie wkurzające, że oni na tych lakierach z Elfa mają tylko takie tutaj pod spodem nalepki. Te nalepki często schodzą, no ale to po prostu biały lakier z Elfa. Perłowy. Kolejny lakier, to jest lakier z Bloom. Bardzo lubię te lakiery i bardzo lubię ten kolor i on jest taki mocno... bardzo ładny przy tym lakierze wyglądają dłonie, takie opalone, zdrowe. Super. I to jest kolor... Flamingo Sands 1. Tak jak mówiłam, ja Wam wszystko napiszę. Kolejny lakier to jest lakier z Revlonu, to jest z tej kolekcji pachnącej. I
Tutaj normalnie jest nalepka, ale już mnie tyle osób pytało o ten lakier, nie wiem. Słuchajcie, naprawdę nie wiem, bo mi się ta nalepka stąd tutaj zdarła i nie mogę wam powiedzieć za wiele. No ale taki żółty, ja nie wiem, czy one pachną bez zazwyczaj, później od razu kładę top coat i nie czuć. Kolejny lakier to jest ten lakier z Barry'em, ja wam się o nim podałam w Lubieńcach i to jest numer 309. Kolejny lakier to jest lakier z Inglota, taka czerwień, soczysta czerwień. Tak on wygląda. I to jest numer 802. Ja nie wiem, czy wy zauważyłyście, może też zauważyliście, ja często maluję te dwa paznokcie, te dwa na inne kolory i na inne kolory maluję resztę, ale ja jakoś tak. Tak mam. Kolejny lakier z firmy Bicie, Zabijcie, nie wiem jak to wypowiedzieć, jak wiecie to mi powiedzcie. I to jest taka marchewkowa czerwień i numer jest, nie wiem jaki. Nie wiem jaki to jest numer, słuchajcie. A nie, to jest nazwa Elizabeth. Tak się nazywa ten lakier. Ja jeszcze nie miałam ani raz wymalowanych paznokci, bo on przyszedł do mnie chyba 3 czy 4 dni temu. I tak on wygląda. Kolejny lakier z Elfa. I to jest, bardzo lubię ten lakier, bardzo mi się on podoba, w ogóle zapomniałam o nim. I to jest taki koralowy róż. I on właśnie opalizuje na różowo, troszeczkę na złoto. Naprawdę jest bardzo, bardzo ładny kolor i to jest koral. Tak się nazywa ten lakier. No już nie złość. Następny lakier to jest lakier z Gosha. Ja go nie lubię, on nie wygląda dobrze na paznokciach. Kolor ma naprawdę ładny, ale jakoś przy moich dłoniach on się nie spisuje za bardzo. I to jest 570 numer. Tak on wygląda. Następny lakier to jest OPI i to jest z tej kolekcji lakierów, które na paznokciach od razu się robią matowe. I ładny jest. I to jest taki czarny lakier z takimi srebrnymi drobinkami i on naprawdę po wyschnięciu, bardzo szybko te lakiery wysychają, bardzo, bardzo. I on po wyschnięciu robi się naprawdę taki idealny mat, ale ja nie lubię. Ja nie lubię takich kolorów, właśnie takich wpadających w szarości, bo moje dłonie wyglądają na takie szare, na takie blade, trupio i nie przepadam, ale to jest numer... Nie powiem wam, bo tutaj... Wiecie co, to jest nazwa, ja nie będę z siebie głupka robić. Mimo to przeczytam, to się pewnie 3 razy pluje. I pewnie się teraz też nie wyostrzy. Więc ja wam napiszę po prostu pod spodem. Przestań! Napiszę wam pod spodem, jaka jest nazwa tego cienia, bo nazwa jest kolornie długa. Przestań! Szukaj. Szukaj, nie mam. Szukaj. Także tak. Kolejny lakier, to też był z tej samej serii. O, to jest taki... Ten już wygląda troszkę lepiej na paznokciach, ale... to znaczy, oba kolory są prześliczne, ale tak ja mówię tylko na moim przykładzie, że na moich paznokciach się nie spisują. I to z kolei jest brąz, też z takimi drobinkami, tym razem złotymi. No, ja wam też napiszę... Aha, to jest You Don't Know Jack. To mogę przeczytać. Ale to też wam wszystko napiszę na dole. I też te lakiery mają, jeden i drugi ma to do siebie, że zasychają, znaczy zasychają, tak? Schną w trybie ekspresowym. Aha, jak się wymaluje na tym na przykład top coatem takim nabłuszczającym, to one się ładnie błyszczą, bardzo fajne są. Nie mam tego cholernego balsamu, nie mam, szukaj. Kolejny lakier to jest lakier z Mua i to jest odcień 10. I to jest taki, też taka perła złota. Kolejny lakier to jest Inglot 802. Brawo, Aga, dwa takie same lakiery, to już wam pokazywałam. Kolejny lakier to jest z Vibo. I one myśli, które mi się troszkę porozwarstwiały. I to jest taki róż też z taką białą, perłową poświatą. I to jest numer, moje drogie, 41. Kolejny lakier to jest lakier z Miss Sporty i to jest taki róż, no i najzwyklejszy na świecie róż i to jest 302. Tak on wygląda. Następny żółty lakier, nie mam zielonego pojęcia skąd on jest i skąd ja go mam, ale to jest żółty.
też taki perłowy. Ja nie wiem, po co mi tyle perłowych lakierów. I to jest numer 35, ale nie wiem z jakiej firmy, także nie wiem, czy nam wam się na coś to przyda. Tutaj są lakiery z tej... jeszcze jeden gdzieś powinien być. Ale nie ma. Ja w ogóle jeszcze mam na dole lakiery. Cholera, zapomniałam. No i to są też lakiery z H&M-u. Jeden taki, bym powiedziała, kupowy. Taki ma trochę ten kolor. Drugi jest zwykły biały. I trzeci jest taki nude. I ten pierwszy to jest normalnie white. Ten drugi jest beige. I ten jest brown. Też ja bym go nazwała trochę inaczej. No. Kolejny lakier z bariem to jest ten Pink Flamingo 305. To już wam też pokazywałam. On też był chyba w tamtym miesiącu w moich prowincjach. Bardzo lubię ten lakier. Kolejny lakier z OPI. Przestań mi tu dyszeć. Give me a color sometimes. I to jest taki koralowy i on właśnie opalizuje na... troszkę na złoto, troszkę na różowo. Nie przepadam za tym kolorem, nie wiem dlaczego. Następny lakier. I to jest Tropical Punch, też OPI. I to już jest taki... taki brudny róż. I też jakoś nie... Ja nie przepadam w ogóle za lakierami z OPI. Następny, i to są moje ostatnie zakupy. I powiem wam szczerze, że ja nigdy nie miałam lakierów Zori. Nie wiem, jakoś nie miałam. I byłam wczoraj w Butcie i kupiłam sobie trzy lakiery. To są takie malutkie lakiery. Słuchajcie, i ten to jest taki fiolet. Taki fiolet, fiolet. I to jest nazwa... Słuchajcie, nie powiem wam, bo się z... Starło się. To jest chyba 865, ale nie jestem pewna. Jakoś takie badziewne są, że one się po prostu, o, przetrę palcem i one się ścierają. No tak, teraz już go nie powiem. Kolejny lakier to jest taki czerwony i on ma w sobie brokat. I ja go mam tutaj na tym palcu i tym palcu. O, taką wyglądę. No nie pokażę wam. Ale jest bardzo ładny, ślicznie wygląda ten lakier i on pięknie, ten brokat się mieni. Ale żeby nie było tak zacięło, to ja mam go tylko na tych dwóch palcach. I trzeci lakier, który na 100% będę używać w tym miesiącu najczęściej, to jest taka fuksja różowa. Fuksja różowa, brawo, ładne. To jest taka fuksja, piękny różowy kolor. I, ten fioletowy, to są kremowe lakiery. Jak one wysychają na paznokciu, to robią się takie matowe troszkę. Znaczy bez połysku, ale jak już się położy top coat, to jest super. No i ten trzeci, no tak jak mówię, nazwam nie powiem. To są trzy lakiery z Oli. Kolejny to jest ten pękający lakier z Bariem. Ja go używałam tylko kilka razy. Jakoś średnio mi się podoba ten efekt. Wiem, że teraz to jest numer 311. Wiem, że teraz jeszcze wyszły kolorowe. Wyszedł chyba różowy. Ten lakier pękający. Chyba trzy kolory nowe wyszły, ale takie kolorowe. Ale jakoś nie jestem przekonana. Słuchajcie, zaraz skończę tą część i... zacznę nagrywać drugą. A w sumie to teraz zrobię. No to dobra, to teraz się z wami żegnam tak szybko i zacznę nagrywać drugą część. Pa, pa. Zobaczmy.